Witamy Was bardzo serdecznie w odcinku specjalnym Literackie Przysmaki. Już 9 października, 7 odsłona akcji ogólnopolskiej, akcji Noc Bibliotek. Jak zawsze zapraszamy Was również na to wydarzenie, Noc Bibliotek, także w Kościańskiej Bibliotece. W tym roku akcja odbywa się pod dosyć znamiennym hasłem Czytanie wzmacnia. I my właśnie chcemy Was dzisiaj zaprosić na literackie przysmaki wzmacniające. Będzie wzmacniająco coś smakowitego, co Was wzmocni, a także wzmacniająca lektura. A ponieważ księgozbiór naszej biblioteki jest bardzo bogaty w książki, poradniki, które z tym hasłem jak najbardziej się wiążą, wybrałyśmy dla Was kilka propozycji. Będą to zarówno książki, w których będziecie mieli potrawy wzmacniające, jak również poradniki psychologiczne, które także pomagają sobie radzić w życiu i po prostu wzmacniają. Jedną z propozycji, którą dzisiaj dla Was mamy, jest książka Jak ściągać dobre rzeczy. Myślicie, że jest możliwe, by sprawić, by przydarzały nam się dobre rzeczy? Autorka książki Jak przyciągać dobre rzeczy udowadnia, że tak, że poprzez zrozumienie funkcjonowania mózgu, a także umiejętności wykorzystania emocji, możemy zmienić nasze życie na lepsze, że ograniczając negatywne emocje, łatwiej nam czerpać z życia to, co jest dla nas dobre, co daje nam radość i szczęście. Myślę, że po przeczytaniu tego poradnika, tej książki, łatwiej będzie Wam poradzić sobie ze skomplikowanymi sprawami, ponieważ autorka pokazuje, w jaki sposób cieszyć się z drobnych rzeczy, z małych sukcesów, by stać się lepszym i szczęśliwszym człowiekiem. Zachęcamy Was do sięgnięcia po ten poradnik, ale mamy także dla Was jeszcze tutaj inne propozycje. Ścieżka prostej obfitości to książka, która została wydana po raz pierwszy w 1995 roku. Została przetłumaczona na 20 języków. Jest to książka skierowana głównie do kobiet i przeznaczona na każdy dzień roku. Są to rozważania, rozmyślania, które mają właściwie pomóc nam przejść przez cały rok i jest to książka, która przekonuje, że to właśnie od czytelnika zależy kształt mijających chwil. Mamy też dla Was nietypowy poradnik dla pesymistów, jak mówi o tej książce autor Przemek Staroń, Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem. Autor przedstawia tutaj sposoby, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, właśnie z pomocą bohaterów, które znamy z filmów, z książek. Autor zachęca, by czytając opowiadania zawarte w tej książce, mądrości tam zawarte, spróbować przełożyć na własne życie. Pokazuje, że każdy człowiek jest ważny, każdy ma prawo do szczęścia, do bycia szczęśliwym i że aby móc pokochać innych, najpierw musimy pokochać samych siebie. Myślę, że książka ta pomaga i pozwala poradzić sobie z jakimiś skomplikowanymi emocjami i autor uświadamia poprzez zawarte tutaj historie, że zarówno empatia, jak i obecność to jest doskonały duet na to, by sobie w życiu świetnie poradzić. Żyjemy w ciągłym pędzie. Coraz szybciej, coraz więcej informacji do nas dociera i przychodzi taki moment, kiedy już nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Jak się wyciszyć, jak się zatrzymać? O tym opowiada książka Życie, piękna katastrofa. Książka na pograniczu filozofii, medycyny, socjologii. Mówi o tym, jak się zatrzymać, po co się zatrzymać i jak odnaleźć w sobie taką ciszę i spokój, żeby spojrzeć też na życie z pewnym dystansem i odnaleźć odpowiednie proporcje. Jaglany detoks Marka Zaręby. Jest to książka, która zawiera nie tylko przepisy kulinarne, ale także wiele cennych informacji o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak zmienić nawyki żywieniowe. Wiadomo bowiem, że dobre jedzenie wzmacnia nie tylko nasze ciało, ale oczyszcza je i leczy.
Kasza jaglana, doskonały produkt żywieniowy, zawiera bardzo dużo witamin, minerałów, zawiera lecytynę, która wpływa na koncentrację, pomaga obniżyć poziom cholesterolu. O tych zaletach, ale o wiele większych także, znajdziecie, możecie przeczytać w książce Jaglany Detox, która zawiera, tak jak wspomniałam, bardzo fajne przepisy, które możecie korzystać każdego dnia. Naszą inspiracją, taką już kulinarną, w tym odcinku jest książka Agnieszki Maciąg Smak Zdrowia. To kolejna z książek Agnieszki Maciąg ze smakiem w tytule. Smak Zdrowia to piękne zdjęcia, to 100 przepisów, bardzo prostych i oczywiście pewna magiczna narracja, która towarzyszy Agnieszce Maciąg. Jeśli czytaliście jej wcześniejsze książki, to ta jest napisana w tym samym stylu, w tym samym duchu. Jest rzeczywiście coś przyciągającego w tych tekstach, że można się przy nich wyciszyć, a przy okazji można coś smacznego ugotować. Naprawdę te przepisy są bardzo proste i nieskomplikowane. I właśnie dzisiaj Wam to udowodnimy. Wybrałyśmy jeden z przepisów na wspaniały napój, który ma nam dodać energii, który no właśnie, jesteśmy bardzo ciekawe jego smaku, ponieważ łączą się w nim wszystkie smaki, kwaśny, słodki i słony. I to połączenie ma sprawić, że będziemy się czuć lepiej. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Zapraszamy. Jak sami za chwilę zobaczycie, nasz przepis będzie właściwie ekspresowy. Można go wykonać rano, przed pracą, nawet gdy się spieszycie, będziecie w stanie przygotować ten szybki napój. Do przygotowania będziemy potrzebować cytryny. Dla jednej osoby jedna cytryna, 2-3 łyżeczki miodu i szczypta soli oraz woda. Do przygotowanej wody wyciśniemy cytryny, dołożymy sól i miód i praktycznie napój wzmacniający mamy gotowy. Napój, który wzmocni nas na cały dzień. Napój gotowy, wygląda fantastycznie, pachnie cytrynowo, więc myślę, że na pewno doda nam energii i doda nam odpowiednich witamin. Próbujemy. Napój mamy przygotowany, pozostaje nam tylko zaprosić Was na tegoroczną Noc Bibliotek, która odbędzie się 9 października. Szczegóły pojawią się na stronie biblioteki, także śledźcie wydarzenia, które u nas będą miały miejsce. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, przypominamy, że naszą dzisiejszą inspiracją były książki, które wzmacniają nasz umysł, wzmacniają także nasze ciało. I do wypróbowania przepisów, do sięgnięcia po książki z naszego księgozbioru serdecznie Was zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Powiem Ci nieźle, ale to powinno być oczywiście espresso. Nie smakuje Ci? Nie ma być. Ale wiesz co, nie wiem, czy miodu nie brakuje. Ale powiem Ci w ogóle, no tak, może tak, ale na przykład tak, jak ona te składniki dałaby na małą ilość wody, to ja bym tego nie przełkła. Powiem Ci, za mało miodu, to raz. I całkiem smakuje. Witamy Was bardzo serdecznie w odcinku specjalnym Literackie Przesmaki. Witamy Was w odcinku. Przepraszam. Klapsa nie było. Klapsa nie było, a właśnie mam nowy klaps. Naprawdę? No, Konrad mi zrobił. Prezentujemy nowy gadżet. Tak, nasz, przepraszam, z tej strony, nasz nowy klaps. A teraz chcemy Wam zaproponować... Wiesz co? Brawo mnie.
Głównym celem tej książki jest uświadomienie, że to od nas zależy nasze życie i że to mamy wpływ na to, jak je przeżyjemy i na to... Szkoła bohaterek i bohaterków. Dobra, zrobimy z trzech. Dobra. Ale wiesz co, bo tak mnie jeszcze zastanawia, bo my przygotowałyśmy sobie tutaj trzy szklanki wody, a Agnieszka Maciąg pisze, że trochę wody. Więc tak sobie myślę, Boże, że... bo miał być espresso. No właśnie. Tego nie pokażemy. Dwie łyżeczki, czyli na jedną... 4-6 łyżeczek. To będzie mocno, nie? To może 4 weźmiemy. No, 4 weźmiemy. Takie 5, no. No, dobra. No. To może cytrynę będziesz kroić, a ten... Możemy sobie gadać już, nie? Muzykę jakąś puści? Jakieś nietoperze lat... Ej, jakieś nietoperze fruwające. Dzisiaj skupiamy się na haśle, czyli na wzmacnianiu. Chcemy po prostu siebie wzmocnić, chcemy was wzmocnić. Brakuje mi tutaj książki o wzmacnianiu kręgosłupa, bo to by nam się obu przydało. To na pewno. Słuchajcie, wzmacniajcie swoje ciała i swój umysł, czytając oczywiście książki. I od tego to się zaczyna, bo... Tak, przepraszam, ta cytryna mi tak tutaj... Zapomniałyśmy o wyciskarce do cytryny. Tak. Zobacz, no jaki syf ja tu robię, no przecież zobacz to. Spoko, właśnie mamy tu jeszcze jedną serwetkę, zaraz to wszystko powycieramy. Ale zrobiłam błąd, bo cytrynę przed wyciśnięciem powinno się trochę zrolować. Tak, rozkulać, no. Więc mam jeszcze jedną, ja nie będę, ale w ten sposób można cytrynę rozkulać i ona wtedy będzie się idealnie wyciskać. Ja oczywiście tego nie zrobiłam, no bo przecież po co? To może... Dłożę. Może wytrę? Tak. Agnieszka Maciąg w swojej książce pisze, żeby dodać taką odważną szczyptę soli. Nie wiem, co ma na myśli, mówiąc odważna szczypta soli. To zobaczymy. Możemy się tylko cieszyć, że Basia soli ten napój. No, żegnamy się od nas, nie? Tak. Dobrze, dziękujemy, do widzenia.